Cześć, ono z tym gdzie z tej strony Tanas, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, witam was na odcineczku Spadek po dziadku i z nami Bolek. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku wracamy sobie wcześnie rano już z zakupów, bo udało nam się wyrwać, jak widzicie, bronki. Dogadaliśmy się wczoraj, czy Bolek się dogadał, dał zadatek, tamten pan się nie zdecydował na kupno, tak więc my szybko sobie dzisiaj od rana pojechaliśmy i te bronki ogarnęliśmy, bo trzeba oczywiście, jest zasiane, to trzeba to zabronować, żeby to w końcu urosło, żeby to przykryło, żeby wrony nie wyjadły. Też wczoraj wieczorem przyjechali do nas chłopaki z tartaku. Załadowali traktor, no i wczoraj troszeczkę popiliśmy i nie dali rady pojechać do chaty, tak więc traktor nam zostawili, musimy im go po prostu zaprowadzić do nich tam właśnie na tartek, oni stąd później rozładują i nam pieniążki przeleją, bo dosyć tego drzewa dało nam radę tam się uszykować. Naprawdę jest pełna przyczepa chłopaków. Tam jestem ciekawy, ile za to zarobimy. Wiadomo, tam trzeba będzie podjąć to, że chłopaki przyjechali i nam to załadowali. Chociaż popiliśmy, tam powiedzieli, że będzie wszystko w porządku, ale wiadomo, trzeba jakąś tam flaszkę im dostawić, chociaż te 50 zł, żeby chłopaki mieli za to, że przyjechali. Ja brałem lampę, potupłem w beczku, bo żebym ich odwoził, bo najczęściejszy byłem i o, tak kurde, trochę nie bardzo wygląda. A no. Co ja na polnymi pojechali, to tam tak to się żyje na tych polskich. Ja, dokładnie, jest dobrze, ładnie, że się udało ogarnąć robotę. Robota jest zrobiona. Dla mnie co najważniejsze, a później co się dało, to tam już mniejsze o to. Było wszystko w porządku, dobrze mi na traktorze, w cieniu nie widać, cała kierownica, człowiek kręci się. Piękna Czemu? Sprawa. No jak jadę i cień pada, tak od prawej strony, nie? Aha, słońce, dobra, i cień jest na lewej, to nie widzę sam siebie. Widzę jakby sam traktor jechał po prostu beze mnie. No ale jest git, ja zaraz dojeżdżam coś już do gospy. I widzicie bronki eleganckie, trzeba by będzie odmalować ich i by były w początku, chociaż nie wiem, czy będziemy malować, za dużo pola na razie nie mamy, to nawet się nie opłaca farby kupować, żeby to malować. Ładne, żeby tylko robotę robiły i tyle. Trzeba je też nie wpuszczać ich głęboko, żeby tutaj tego ziarka nie wyciągnąć z tego pola całkowicie. Tak leciutko, bo akurat te brony są ciężkie, jeszcze tutaj są założone opony. Tak więc tutaj robota będzie szła. Co ty robisz? Ty drzewo sobie wyrabiasz, tak? Tak, ja sobie ogarniam sobie dzisiaj drzewko, na spokojnie, żeby tutaj się nie stresować. No i elegancko, spokojnie, niech cię kat puści najpierw. Tak, bo to po wczorajszej imprezie to mój Jezus. Dobra, ja na gospie sobie już jestem. Będziemy sobie tutaj działać. Nie wiem, co w kolejnych odcinkach będziemy ogólnie ogarniać. No coś z tą trawą trzeba pomyśleć. No właśnie, z tą trawą też by było spoko coś. Bo jak trawę zetniemy, to będzie dalej pola do orki, nie? Trzeba będzie coś ogarnąć właśnie z... kosiarką jakąś kupić, czy coś, nie wiem. To będzie coś. No chociaż jak, teraz powinniśmy mieć dosyć duże pieniądze z tego. Tego, że a tu jeszcze jest trochę, drzewa, no. Trochę żeśmy nacieli, tutaj będzie trochę do roboty. Nie będziemy tak szybko jeździć, nie wiem, takie... O Jezus, jak to idzie, czekaj, ile to idzie z tym? 10 na godzinę, 12, dwójkę zapiął. Takie 7? Idę zobaczyć, jak ta bronowanko idzie. O, coś koło tego byśmy sobie jeździli, by było git. Idzie bardzo dobrze, nie powiem, bo... Ładnie, ładnie. Ale ładnie zostawia. Ładnie zostawia, no. Naprawdę, tak jak kurde, trzeba, robi robotę. Jak ta lala. Jezus! Chyba ta pumpa nie zadziałała. Wyciągnąłem ten... chwasty całe. Tak, pozdrowienia dla rolnika oczywiście. Tak jest, mamy pozdrawiamy rolnika, bo... zamiast wałów. Naprawdę postarał się nam to ogarnąć najszybciej jak mógł. Tak więc jest bardzo fajnie. Zapraszamy do rolnika oczywiście. Pomaga nam jak może z tą serią tak naprawdę, tak więc jest superancko. Dobra, ja sobie lecę drugi przyjazd. Czekaj, bo Jezus, na tym tempomacie to 8 no, na godzinę. Teraz nie wymyślamy dużo, to w miarę i te odcinki 18. idą. No, akurat mieliśmy naszykowane te maszyny już niektóre tutaj pod odcinek, tak więc już nie trzeba było nic tutaj ogarniać za dużo. Czyli tak sobie troszeczkę tutaj posiedziałem, żeby coś tutaj podokańczać i porobić. Ale zdaje mi się, że i tak będzie w porządku, będziemy mieli tu już elegancko pole zasiane. Nie będziemy musieli się o nic tutaj już martwić. To będzie aby tam dla się kurek sobie... moją wątrobę. Jest dla kurek, aby co będzie jedzonko przewozić i tak naprawdę tyle. Tutaj do roboty będzie też, oczywiście nie wiem jak tam w szklarni wody. Czy nie, czy macie patrzyłem, mało, to nie, jest nie. Okay. Dobra, no to git. Akurat z wodą nie mamy problemu, mamy jeziorko takie jakby, tak więc tutaj nie zabraknie nam naprawdę nigdy wody, będzie padało, to będzie dopadywać cały czas i git. Będziemy musieli mordo kiedyś z kibla wynieść ten obornik. Ja no. nie chcę tam dotykać nawet. Ja taki, a ja widziałem, wiesz, ja znalazłem chłopie taką beczkę, że w szoku byłem na jednej ze stron. Drewnianą, typowo z wozu, że w szoku byłem.
więc to fajnie wyglądało. Był taki kibel w poprzednim farmingu, że się ja po prostu dorabiało, nie? No tu nie ukrywam, ale nawet pod truskawki głupie by no, było, naprawdę nie powiem. Fajnie, nie? Spoko. Jezus. To żeby nam starczało po prostu było to. Obornik. Do naszych... Prima sort, naprawdę. Mocnego. Wtedy od razu życzę do tego. Mhm. Mocnej truskawki. Nie babki. Stare babki. W ogóle nie będziemy musieli też te walizki w końcu przejrzeć po dziadku. Ja, ludzie tu piszą komentarze i non stop, żeby zobaczyć tam, bo jest jakieś coś ukryte. Ja w ogóle sam jestem w szoku, bo już my mamy od dawna wymyślony pomysł, co tutaj będziemy z tym robić. Może zobaczymy, bo już naprawdę jest dużo komentarzy, może na następnym odcinku się za to weźmiemy, bo no... No będziemy po robocie tak naprawdę już. Tam jest sporo do przejrzenia, a mogą tam się kryć niezłe prezenty naprawdę w tym i różne może ciekawe coś, rzeczy. Dziadek jakąś podpowiedź zostawił, może coś gdzieś jeszcze jest, jego jakiś sprzęt tak naprawdę, kto więc wie. Więc tu się prawdopodobnie za to weźmimy. Dobra, ciekawe, tu jest. Dobra. No ta robota idzie, to bronowanie, dosyć sprawnie, tak więc nie ma co się tutaj przyjmować. Kamienie mój Jezus. Jeszcze tutaj jakieś zostały. Pozostałości. Czekaj, ja tu tam, kurde, ale woza naładowałem pełnego tutaj od chłopaków. No bo ty im tam jeszcze dorzucasz, jo? Tak, mój Jezus, no to naprawdę będzie tu, tam ciekawie. Tu mają fajnie zrobione, nie? Aż bym z chęcią to sprzedał i zobaczył, ile byśmy zarobili, ale najwyżej później tam. Widzisz jak, ogarniesz to. Z chłopakami zagadę, żeby tam sprzedali. Ja to aby tam im zaprowadzę, żeby ściągnęli to i... Ja tu muszę ze dwa se wrzucić takie duże do góry tym naszym tym... Pojokim. To spokojnie, to sobie zrobisz, zgonujesz to. Jo, myślę, że jo. Powiem ci, że idzie nawet. Nawet jak to 8 na godzinę jeżdżę, to i tak idzie ładnie robota. Ale chłopaki kurde, tak zaniedbali ten ciągnik ostatnio, że masakra, muszą go wymyć. Po wapni jeździli. Gdzie on nie jeździli tak naprawdę, ten traktor naprawdę tutaj... Robi wszędzie. Pomagali budować stragany w końcu też chłopaki, tak więc tam też troszeczkę roboty mieli, jakby nie patrzeć. Traktor też tam dostał w ciry ostro. Ten motor zaczepiania działa tak jak powinien, nie? Jo, tak, tak powinien. Byłem dokładnie ciekawy właśnie, czy on działa tak fajnie, że te kable się podpinają, bo przy poprzednich maszynach kable nie było. Tak samo jak w tamtym farmingu, że trzeba wyjść i podpiąć. No Jezus, hamuluj. Ciekawe jak w ogóle pójdzie ci tamtym traktorem, nie? Ich wyciągnięcie, czy będzie lepiej, czy nie? Już tego jednego dosyć fajnie mi się wsadziło. W końcu jest większy tak naprawdę, nie? Tak więc nie powinien mieć żadnego tam problemu, żeby coś podciągnąć. Wręcz bym powiedział, wyżej jakby podnosił o wiele, bo teraz nie miałem problemu, żeby sobie wstawić. Które chłopaki ład workiem przyjęli, od razu ją zaprowadzili. Po robocie, bo im będzie dzisiaj od rana potrzebna, tak więc tam na spokojnie. Nie wiem, czy nawet ją mają na tartaku, czy gdzieś nie na robocie jest. No tak, pójdziemy, to zobaczymy. Ciekawe, czy chłopaki w ogóle żyją. Wóz to jest tragedia, nie? Ostatnio jak ładowałem na niego, to on wszędzie jeździ. Nie, jeździł, nie będziemy wyciągać, reakcja reanimacja będzie. Reakcja reanimacja. Szkoda, że jeszcze w tej przyczepie chłopaków nie ma z tyłu zaczepu, bo jeszcze bym wóz z tyłu uciągnął. Wtedy to no jest bo w ogóle... to tak, to by poszło. Ale bym miał kurde, powiem ci. Wtedy to ale na mieli... to prawdopodobnie poleci. Jo, możemy, jeżeli ty skończysz, to brony odepniesz. Jak wtedy ogarniesz to no, możemy na dwa jechać, nie ma problemu. Nawet by było lepiej, bośmy więcej pieniążków przytulili i moglibyśmy... Byśmy pomyśleć nad jakimiś łowieczkami czy coś, później sobie. Na pewno na początku ten, na wiosnę jakoś, nie? Bo teraz na zimę to nie ma co. Nie, ogarniać to, a na pewno możemy sobie trawę skosić jeszcze i ogarnąć sobie ten to siano, żebyśmy mieli już jak te owce tak, będziemy mieli, by to już będzie i gotowe. Na wiosnę, żeby coś zasiać, nie wiem co my możemy. Może ten owiec, żeby dla koni i pod konie też, żeby było coś, bo wiecie, konie to tak łatwiej będzie nam kupić i gdzieś im tam zrobić. Tak naprawdę jak ja patrzyłem, to z tyłu mamy dosyć długi land jeszcze za naszym sudą, tam możemy naprawdę zrobić. Tyle, że mój jest, możemy pobudować i zrobić na pole nawet czy coś. Prawda, jest tam sporo miejsca, na prawo też tam tego lasu trochę mamy. Jezioro też, kawałek należy do nas, bardziej taki stawik niż jezioro bym powiedział. Ale jest dostęp do wody, tak więc jest wszystko w porządku. My mamy studnię głębinowo, woda jeszcze jest, nie skończyła się. Woda głębinowo. Jest, dobrze, nikt wczoraj nie wpadł do studni, bo by było mój Jezus. Szczęście by było w nieszczęściu. W nieszczęściu, naprawdę. Dobra. Pach, pach, pach. 4 ma to godziny już na Porszawce, proszę bardzo.
powinno być 85, ale... A, już tam gdy po dziadkuśmy licznik zmieniliśmy, bo zardzewiały był i nie chciał działać. Ja, chłopaki nam wymienili remoncie, na wymienili od razu. Jo. Licznik i jest nowy licznik, ale i tak już ładnie, 4 motogodzinki. Dosyć fajnie, nie wiem, to jest odcinek 8, 10, nie wiem. Nie wiem, ale teraz podgoniliśmy trochę. No teraz akurat pocisnęliśmy ładnie z tą serią. I bardzo fajnie, bo wam też się podoba, tak więc aż chce się nagrywać tak naprawdę. Pomysły też dosyć spore mamy na to. Tak więc. No gorzej ruszy, jak się to działo. Później wszystko ruszy, to już będzie ciekawie. No dokładnie. Teraz może być troszkę przerwa, ale to na spokojnie. O. Ale to już żeśmy mówili to, że jo. Teraz niestety, ale trochę tej przerwy się wkradnie na kanały. A dobrze będzie tak czy siak. Dobra. Tu ostatni lecimy. Doładowałem. Ja zaraz kończę tak naprawdę. Baja, można powiedzieć, że praktycznie pełny wóz. No to mógłbym ze środka porunować trochę, nie z zewnątrz. Ale się kurzy, mój Jezus, susza. O kur. Co się stanęło? Nie, nic. Jak się tym chłopaku traktorem ładuje? Fajnie, bo kurde hamulce działają. No to akurat potencjał, ty wiesz. Że hamulce działają. Bo kurde, ja to tak do tych kłód podjeżdżam i to od razu szybciej, bo od razu je chwyciłem. No po szafkę akurat z hamulcami to ja mam duży problem. I nawet tak sprawdzałem w tym, wiesz, w tym GPS-ie, żeby to tam polepszyć, ale to tam nic nie daje. Tak szczerze powiedziawszy, tak nawet nie ma co. No dobrze, no muszą, mówię, po coś są te stare ciągniki i muszą mieć swoje mankamenty, żeby się je wymieniało, no. No, co racja, to racja. Czasem coś się kupi innego i będzie lepiej. Na razie musimy robić tym, co mamy i tyle. Rozwijać po prostu i będzie wszystko w porządku. Panie, że jest co jeść, jest gdzie spać. Jest w porządku. Pieniędzy też mamy dosyć, tak więc... Dobra, gitarowo. Nie wiem, czy ostatni przejazd nie będę miał czasami. Ale ładnie pole wygląda. Czy coś glancyś bym powiedział. Albo teraz dam. Od miedzy trzeba dobrze. Odciągnę. Ale to ty na wstecznym jest tragedia, nie wiem, czy jechałeś na wstecznym liczonikiem. Tak, bo wolno fest. O, taka skrzynia niestety. Chore. No niestety. Co zrobisz, jak no ładnie, załadował, nic chłopakom nie musi mówić, oby mówią, że nie będą oglądali. Może jeszcze chwilę pojeździ, ale będzie drzewo przynajmniej mieli, no. 50 zł dorzuci jeszcze. Ja tu mogę poprzez ciaczek strzelić. Jezus. Wolni. Nie ma zasobu tego terenu, jak to nie? Panie. Ale brunki. Ale to jest ciężko na nie. Wychodzi, no. Że tak. Trochę jakby nie patrzeć jest, nie? Szerokie są. No, brunki, ale brunki, opony też dużo dają, nie? Dobra. Nie będziemy mieli skończone. Tamte nie trzeba. Mój jest pracownikarzem. Kliknął nie, przez przypadek. Nie oczekiwałem przerwą. Boże, co tu za drzewo leży jeszcze? Proszę bardzo. Ja ściągnę, bo już mi nie jedna wóz nie weszło. Czekaj, gdzie te brunki postawić teraz? Tutaj dalej. Tutaj muszę odwrócić się wtedy, żeby ich tam dobrze wsadzić. Także Sioz teraz... dzwonisz i napchnij Sioz na drugą stronę. Czas można dać na 3 chociaż, żeby tutaj leciało. Tu. Tutaj gdzieś? Jeszcze kawałek jak o. Dobra, odczep. Dokładnie nie w tej trawie, najsik. Podjedziesz pod wóz? Jo, jadę już, no. Podjadziem pod wóz. Nie pojedziemy sobie na tartak do chłopaków, mój Jezus. O, skubanie tak naładował wóz, mój Jezus. Nic już nie chciałem tutaj się bać, bo już tu jak te wsadziłem po bokach. Bo jak już tego przypierdzielił dużego, no to naprawdę. To już nie. I te dwa weszły, co były, nie? Zrzucnięte. Tak. Baja, o to mi chodziło. Jezus. O, idealnie, dobra. Kłopie ręce mi prawie urwało. Lecisz. Kurde, jak takie coś im zawieziemy. Ogólnie jest spłacony mamy chłopaków, nie? Tak, dlatego dzisiaj to już idzie na wszystko na sekundę na pięknie. A ty chłop, mój Jezus, w środku to tragedia. Szyb nawet nie umywali chłopaki. Dobra. Jedziemy sobie. Ale poszedł tam. No ja naprawdę też mam tutaj naszykowane dosyć sporo. Jakby nie patrzeć. Dosyć te na dole są dosyć długie. Tak więc tutaj deski naprawdę wyjdą petardinio z tego. Jak te koła w tym ciągniku wyglądają? Masakra. Jak trochę jak patrzę na ten ciągnik, ten skin tire się przypomina, no. Ten mudraner. No a cóż, taki jego żywot. Może chłopaki kiedyś zmienią sobie traktor. Powiem ci, że już nawet... Spokojnie, to nie będzie nasz, tak żeby... Jo, to nie będzie. Dużo ludzi nam przypisało, że już wiedzą jaki będzie nowy ciągnik. Nie, ten nie będzie na pewno.
spokojnie. Będziemy mieli na pewno inny traktor i nie aż taki duży na początek. Już mamy plan jakiś, mniej więcej. No zresztą mają dobrany. Tutaj ale... dość fajnie to wygląda, jak za siebie patrzę. No akurat ta przyczepa też dosyć spoko jest. Powiem ci, że mieli postawione je na pięku, to naprawdę tej roboty robiło fest, nie? Tak to jak się odczepi, to już nie ma na czym stać, a tak to na pięku równiutko stało, ładowali sobie i było w porządku. Dobra. Jedymy. No ciekawe. Ciekawe, ile z tego przyjdzie tam pieniędzy. Ostatnio... A nie, dobra, ostatnio to ty sprzedawałeś tą sałatę. Za moje będzie... 1500. No, jak nie lepiej. Za moje... Już 2,5. No mówię, razem czwórkę, no ja czwórkę no. powiedziałem. Naprawdę będziemy mieli teraz pieniędzy. Ładnie, ładnie teraz przypierdzieliśmy tutaj pieniążków akurat. Trochę wycięliśmy sobie, co by pasowało, by teraz coś dosadzić. Fajnie, jakby się udało ten moto garnąć. Tak, mieliśmy w tamtym farmingu na tą łopatkę. Pewnie, że dodałeś ten, miarę, jo? Jo, ale nie wiem, czy ona, jak ona działa, tak szczerze. Pewnie jest jakiś punkt, że zaznaczasz na drzewie. Trzeba zobaczyć, piłą podchodzić do drzewa. Nie wiem, jak to działa dokładnie, ale to wrzuciłem, tak więc może się przydać, bo będzie od razu lepiej sobie wymierzyć na fajnie wóz. Fajnie na wóz, nie? Ja na wóz i czy tam, żeby podnosiło lepiej, tak dalej, to będzie w porządku. Dobra, wjeżdżamy sobie do chłopaków. Byle trzeba dobrą ikonę trafić. Witamy tutaj serdecznie. O Jezus. A za terut, o proszę, koparki nie ma, gdzieś chłopaki na robocie są. Dobra, ja idę swoje, sprzedam. Dobra. O mój Jezus, fury. To dało. O chłop, z tydzień może nie być, no teraz dwa tygodnie odcinka może nie być, zabaluję chyba. Jedziemy na dyskotekę. Nie, może to też sprzedam, co? Jadę autą, jadę po auto, jadę myć na myjnie. Tak, kurwa, to też myjnie, ja to też ściągnę. Dobra, o mój Jezus, kury. Jo! Chłopoką trzeba, o tu pinstówy, dobra. Mój Jezus. Pinstówek im się przeleje. O panie, no my teraz... Zrobiliśmy ładna robota, nie? Tak, ja idę przelać. Ile im daj im? No z 500 daj. To ty traktor. Idź przelej, ty. Traktor teraz dali. Już zrobili fajnie farminga, że możesz przelać na dane gospodarstwo o. bez bycia na nim, nie? Dobra. Incet prześlij. To weź chłopokom, kopii, incet prześlij, nie? O Jezus. Kurna dziot. Ile pieniędzyśmy teraz... No to naprawdę teraz możemy kosiarkę kupywać i wszystko inne, nie? To ty chcesz wracać tym, czy co? Czy ja mam sobie wrócić, a... Wiesz co, ja szybkim kursem powiem, może co to jest? Mordo, przejmę się. Tutaj coś jest. A to nie nasze. Cicho. Ja zapierdolę. Z 50 tak na piwsko będzie. Na pewno nie z 50, żeby było 2,50 na loda, to będzie. Dobra, dobrze. Zgaduj ile będzie. Ile za to? No. 25. 50. 15. Kurde. Widziałeś? Dyszkę się pomyliłem. Jest na ten. Na topeczki, no. Znaczy na dzwoneczki. Na dzwoneczki, jo. Dokładnie. Dobra, jadę sobie na targ, sprzedać sobie kapustę. Zawsze nie ma problemu. Idę ten, no, rozpalić węgla, żeby... Naprawdę dzisiaj zarobek na odcinku będzie konkretny. Jeszcze raz, żeby sprzedamy tą kapustę. Ostatnio ile zarobiłeś? 1400 chyba, nie? Z tego. No tam fajne pieniążki były. Bo tam no ja czyli będziemy mieli 12 tysięcy, tak jakby liczyć, nie? Teraz, jak sprzedam to. Ty przewijałeś czas, nie? Nie. No to zobaczę. No bo chłopaki mam wystawione codziennie, po ile płacą. Podrzucę tylko paletkę i wracam. A raczej dzisiaj nikogo nie będzie. My do supermarketu, ja największą na razie dane. Tam gdzie to wczoraj. To samo mają. No to póki dają naprawdę największą cenę, to będziemy jeździć do nich. Pieniądze dzisiaj piękne, zarobione. I dopiero 19 minuty odcinka, my już tyle pieniędzy zarobiliśmy, nie? No, coś tam można popatrzeć i się pójdziemy glebnąć. I trzeba właśnie iść wymierzyć. Kurde, trzeba właśnie iść pomierzyć, jak to wygląda i gdzie my mamy te pola. Bo powiem ci tak szczerze, to ja nawet ci nie obchodziłem. Trzeba wziąć te papiery dziadka. No i to sprawdzić wszystko, bo to tak... Może coś jeszcze jest nasze? Kto to wi? Takie... Przydałyby się takie słupki. Kurde, no, tak granicze, sobie myślę, no. ja coś ogarnę. Przecież można teraz płota. No ja pierdzie, no to ty, może pójdziemy wyznaczyć granicę. Jo, możemy, no. Żebyśmy wiedzieli, kurde, gdzie są wszystkie mamy. Nasze. Jo, no. Fajny pomysł. Jo, to już spoko, no. Bez kiedy przecież można normalnie stawiać sobie te. Jo, białe słupki postawimy.
Takie te, od tego krótkiego Baja. Płota. Albo przecież są też mały płot, jest taki betonowy, to już w ogóle będzie petarda wtedy. Bo w szoku obrony przed człowieku teraz właśnie widzę. Słucham? Bo obrony przed chyba teraz. Jasne. Obron nie ma. Ja za łeb się będzie złapie. Złapał się już. Ja. Siwnik kupić. Jeszcze się nie tłukli tam zaraz. Nie, że nie. Nie charchaj na niego, jakbyś przejeżdżał. O Jezus, chłopaki zabieraj, zabierać tą kapustę. O, Adam przyszedł, ja chciałem tę kapustę. Proszę, proszę sobie wziąć, będzie panie Adamie. Będzie, nalajcie. Dało. Kurna. Będzie się otrząsnęli. 800, mój Jezus. Kur. Patera. U, tu, 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 tu. Ale czekaj, bokiem poszedłem. Czekaj. Jeśli ściągnie się, przenieść się coś, to czy mi. Hej, Lalunia, to nie do ciebie, to do Kunia, elo. Elo. Ale tam ale jadła pewnie uciekam. Hot doga. Nie, inna, przy stule siedziała. A to ta to była inna. To, to wczoraj na randce byłeś? To ta? Ta. Czyli trzeba im powiedzieć, na dyskotekę jedzie. Na dyskotekę. Sztachety powyrywać z płota. Masakra, ile pieniędzy. My na początku odcinka mieliśmy... 1700. No, 1700, a tu 12, prawie 300 jest, no to... No, niecałe 300. Ale naprawdę pieniędzy... My jesteśmy milionerami teraz, czekaj. Ja. Zmieniamy nazwę serii na pis do Sveni. Jo, biznesmeni, bo biznesmeni są już. Jo, biznesmeni. Plagiat. Będziemy coś. Teraz, jo. Nie biznesmeni, tylko biznesmeni. I elegancko, panie, rozwijamy się zaraz tutaj. Jutro nowy nabytek Fast Track. Hej, tak szczerze, ja pierdzielę, mamy stary tutaj tyle terenu do skoszenia, do zorania, do sadzenia drzewa. My już ogólnie powinniśmy dużo, dużo sadzić, żeby za kilka sezonów no. To ścinać. Tak to, szczerze powiem wam, wszystko, że na jednym terenie idzie się tak cholernie dorobić. My naprawdę na tym landzie tutaj, kurczę, ze 50 odcinków, ze 100 odcinków, lekko by można no. Było nagrać. Mam nadzieję, no że lajcie. Będziemy lepiej się rozwijać, nie? Ale ja, wiecie, idę popatrzeć na płoty. Bo tak patrząc tutaj na minimapę, to ten land jest spory. Idę zaraz, wjadę sobie tutaj na gospę i idę zobaczyć z tyłu, dokąd to... No i ty będziesz wyznaczał, a ja postaję, chyba że ty chcesz stawiać. Dobra, mam chłopie, petardę mam, nie? Mam taki betonowy słupek, że masakra. To ja będzie stawiał, ja idę. I od którego rogu? Od lewego, tak? Zaczynamy. Boże, to aż tam się ciągnie. No właśnie. O kur... Czekaj, już idę do ciebie. To jest aż jeszcze dalej, chłopie, tu jeszcze nas las jest kawałek. To gdzieś dopiero tutaj jest. Papiery, no mówię, dobrze, że te papiery mamy. Ja pierdzielę. Czekaj, idę kształtowanie terenu. To masakra. Czekaj, ozdoby. Betonowe stawiamy, nie? Jo. Czy biały, duży, nie. Betonowy normalny, taki graniczny jest. Betonowy najlepiej. Ja no gdzieś tutaj, dobra, gdzie stoję. Gdzie ty no. Jesteś, czekaj, ja cię szukam. Boże. Czy gdzieś tu a, może tu być... jesteś, bo ci nikt nie pokazuje. Może, mi, być dobra. Ty, może być w tym miejscu. Gdzieś chyba tak mi się wydaje, wydaje mi, że tu gdzieś. Czekaj. Jakiś środek. Można gdzieś dalej, ej. Żeby zadziałało. Kurde, a czemu? To? Nie pokazuje mi tego. Czekaj. To jest brama, nie, ogrodzenie. O, sprzedaż nieudana. Jaka sprzedaż? Może zbóż kliknąłeś? Co dzieje, stoi? Nie, w ogóle mi nie pokazuje tego płota. Ej, co jest? Mam... A ja mam kierownika? Idę zobaczyć. Ej, nie masz? Nie, nie. Miałeś. Jak coś. Jednak. Masz. Czekaj. Zobaczę biały płot. Nie, spróbuj gdzieś postawić po prostu. Może być nawet i tu, ten, gdzie stoję teraz. Jest to, że... To na pewno powinno dziorgnąć. Muszę takie coś postawić, bo nie mogę stawić, nie ma słupków. Nie ma aha. Czegoś takiego jak słupek, muszę kawałek ogrodzenia przeciągnąć. No dobra, może być takie coś. Dobra, to idziemy teraz, a czekaj. Ozdoby, nie no, wszystko jest takie... Ty, albo w trójkąt taki płotek postawię, w trójkąt. Nie w trójkąt, no coś takiego. Czekaj. Mówię, nie ma słupków, a... tylko jak bierzesz, to musisz przesunąć kawałek się, nie? W oświetleniu mordę. O mój Jezus. Wziąłeś dupeczki pewnie. Ja, jak gościu trzyma jedną. Ja pierdzielę. Bój Jezus. Mordo, gangsterzy, mafia. Jest, Pruszkowska. Jakie lalunie, ja pierdzielę, mój Jezus. A te pachołki? Co miałeś? No, ale on jest mordo tam popodstawiony, nie wiem, można by było. Ale pachołek to zwieje ci. Dobra, no to dobra. Dobra, mam pomysł teraz, jak pójdziemy, to ja to zrobię. Nie będzie tak jak jest. Czekaj, dobra, biegniemy na drugą stronę. Mój Jezu, tak to daleko trzeba... Czekaj, za daleko. O, panie majster, to gdzieś tutaj.
Gdzie stoję teraz, widzisz? Czekaj, biegnę, poczekaj, biegnę. Można zaraz będę robił. Trochę. A nawet i tu. Jaki to jest land ogromny. Czekaj, żeby było dobrze przecież widać. Tutaj to całe z tyłu to jest taka łąka, że tu jest chłopie. Z 80 bel chyba wyjdzie. Dobrze, okay. Bardzo. I teraz tutaj to, no tutaj jest w wodzie tak naprawdę, to nie wiem, czy jest sens stawiać. O, tak zrobiłem. Kiedy zobaczyć. Nie można, no może być tak. Tu jest w wodzie, to nawet nie ma sensu zaznaczać. Chociaż, nie no, nie ma co. Nie, no to będziemy tu wiedzieć, możemy... że to do wody jest. Do wody tutaj możemy sobie korzystać. Tutaj... Tam mają drugą końcówkę, tutaj, to ma Zygmunt kupione. Trzeba. Jo, tutaj trzeba jeszcze jedno. Jest stoję. Jeszcze kawał lądu jest, jakby nie patrzeć. Łopanie! Jest kawałek co jeszcze, nie? A widzisz, a my kurna tu w papierach tak ja pierdzielę, już stawiam. Jest jeszcze kawałek landu, ja pierdzielę. Pozdro 600. Naprawdę hektar jest tutaj, nie? Dobra. Stawaj płotek, będziemy mieli granicę zaznaczoną elegancko, tak jak trzeba. Jo, może być tak. Pajunia. Muszę tak, bo już tam, jo. Nie wiem, mi już nie pokazywało landu, nie? Ja już dotąd tylko mogłem, to jest no dobra. Fajne, że się dało. No i tutaj to jest zaznaczone tak naprawdę. Ja ty, równo to my to po żniwach, nie? To tu jest. Worka i wszystko. Jo, przedłużymy to pole. Przeciągamy długi land, robimy nawet dwa. Ja szczerze, nie? Podzielibym to na dwa kawałki. Jeden patrz tutaj, nie? Do kamieni. No. O, taki, a drugi dłuższy tu. A, no, można, takie no. Coś jo, zrobił. Jo, można tak zrobić, kurde, no. I bajeczka będzie. I naprawdę jest to, tutaj też las jest. Jeszcze kawał lasu jest naszego. Ja to teraz właśnie widzę, tutaj. Ile to drzewska jeszcze. Tutaj w ogóle, dlatego jest landu, to... O, tu ta góra, to mówię, tu będzie przeznaczenie na owce prawdopodobnie. Jo, tu będzie ta fajnie, no, tak na górce. Wyglądała. Idealnie pasuje pod to. Tam będziemy tutaj coś kombinować. No ale tutaj tu z tyłu, ile my tutaj mamy z tyłu to jest. Jasny gwin, by to wydzierżawił może. Tutaj z tyłu to jest naprawdę ogrom, nie? To jest ogrom. Za 10 lat tu nie będziemy obrabiać jeszcze. No. No cóż, tak to jest. Tak to jest, niestety. Dobra. 27 minut odcinka, to co było zrobić, to zrobiliśmy. Będziemy kończyć. Sobie zaraz zobaczymy jeszcze, jak to w szklarni wygląda. Ile jajków tam właśnie, jak to zobacz w szklarni? Wszystko jest tak naprawdę w szklarni. Cała ta 400 litrów jest, tak więc no, niedługo... No to niedługo kolejna paleta. Paleta niedługo będzie kolejna. Z jajkami no, rządek jest ułożony jeden, tak więc ale jest, ten, widziałem, że się rozmnożyły tak już. Kogut dobrze depcze. Aha, no. 16 kur już nam domnożył. A zobacz ile w ogóle masy, no patrz, pług, kultywator, tutaj siewka, tu brony, no, tutaj chwytak no. Już. O, jest. Tak naprawdę jeszcze nam szczepy brakuje. No tak szczerze ja, będziemy coś kminić. Ale co ramę i. Nawet burty. Nie wiemy kurde czy coś w tylosie jest czy nie, tu trzeba wszystko no, uruchomić. To też trzeba racja, nowa prąd no. Pociągnąć. No, na razie nie mamy czy podjechać nawet, żeby no, to sprawdzić. Prąd musimy też pociągnąć od nowa, bo tu zerwało. Ta podrzmijka coś podłączyć, żeby wszystko było w porządku. To więc co, myślę, że w tym odcineczku to na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapęcie w górę. Wpadajcie na kolejny do Bolusia i do następnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cześć.